Jakie jest sedno agila, co pomija większość firm i zespołów? O co tak naprawdę w tej zwinności chodzi i dlaczego większość z nas nie załapuje tego, co tak naprawdę mamy tutaj do zrobienia? Zapraszam Cię do serii poświęconej zwinności na kanale Analiz IT. Cześć, nazywam się Hania Gruzdowska, jestem strategicznym analitykiem biznesowym. Zajmuję się analizą biznesową, czyli zrozumieniem potrzeb klientów i przekładaniem tego na rozwiązania informatyczne od 2010 roku. Pracowałam w różnych firmach, zarówno w tych, które wytwarzały na zlecenie w software house'ach, ale też w takich organizacjach, które wytwarzały swój własny produkt. Więc zbierając doświadczenia z różnych branż, z różnych układów, w jakich może pracować zespół deweloperski, a ostatnio też pracując na poziomie Organizacji, bliżej strategii i firm, oraz też świadcząc konsultacje dla firm jako konsultant zewnętrzny. Tymi doświadczeniami podzielę się z Tobą dzisiaj. Między innymi poruszając temat zwinności, obserwując jak wiele firm i zespołów stosuje podejście zwinne, ale jednak jest coś, czego w nim brakuje. Zasadniczo brakuje sedna, czyli po co w ogóle ta zwinność została wymyślona i opracowana, i czy rzeczywiście to stosujemy w swoich firmach. Chcę podzielić się z Tobą najpierw takim y, powierzchownym postrzeganiem Agile'a, z którym ja się często spotykam. Osoby, które dołączają do branży IT, czy zaczynają zajmować się czy to analizą biznesową, czy. czy y, Jakimkolwiek tutaj innym, in, inną rolą w zespołach zwinnych, czy to Product, owner, czy Scrum Master, czy po prostu deweloper, ale tutaj przede wszystkim będę się skupiać na analitykach biznesowych. W każdym razie widzę, jak często podejście zwinne y, ma takie. Misconceptions, czyli ktoś jest przekonany, że dlatego właśnie stosujemy zwinność, natomiast mam wrażenie, że ślizgamy się tutaj po powierzchni i nie docieramy do tego sedna, dlaczego w ogóle to podejście zostało wymyślone i opracowane. Pierwsza rzecz, kiedy osoba wkracza w ten świat zwinny, to co wie po takich pierwszych szkoleniach czy pierwszych kontaktach z tym tematem, to że Waterfall jest zły, czyli Waterfall to zło. Nie wiadomo za bardzo dlaczego, nie wiadomo na czym to polega. W każdym razie jest to już nie nowoczesne podejście, to jest B. Agile jest super, Scrum jest super, ale nie wiemy w zasadzie dlaczego, z czego to wynika i, i dlaczego właśnie miałoby tak być, że ten agile jest lepszy. Często wiążemy to z tym, że jest on mniej formalny i że wytwarza się szybciej. Czy rzeczywiście systemy wytwarzane w zwinnym podejściu są szybsze? To zależy od tego, jak dobrze podejdziemy do definiowania zakresu. Czasem jest tak, że wykonując wiele iteracji, tak naprawdę wykonujemy więcej pracy i ten ostateczny efekt, na który byśmy czekali, będzie nieco później. Więc to nie jest do jeden do jeden powiedziane, że zawsze będzie szybciej. Są inne korzyści, o których też sobie powiemy, ale często właśnie stosujemy tego Agile'a, myśląc, że będzie przede wszystkim szybciej i że nieformalnie to jest zawsze lepiej. Druga taka rzecz, czy trzecia, yy, która często się pojawia, no to to, że my musimy stosować jaila, no bo ten świat przecież się tak szybko zmienia. Co chwilę przychodzi do nas klient czy osoba z biznesu i ona cały czas nam mówi, że wymagania się zmieniły. I oczywiście jest to prawda, że świat się zmienia, natomiast mam wrażenie, że my w ogóle nie docieramy do tego poziomu. Po prostu słuchamy, co mówi do nas reprezentant biznesu czy klient, i on rzeczywiście cały czas mówi coś innego, więc te punkty widzenia się zmieniają. Ale czy on rzeczywiście zmienia wymagania? Moim zdaniem. Nie. Moim zdaniem to, co się tam najczęściej dzieje w tych projektach i, i w tym, na tym poziomie, w którym jesteśmy na poziomie zespołów, to to, że zmienia się pomysł na to, co mamy dalej zrobić, czyli zmienia się koncepcja rozwiązania. Czy zmieniły się wymagania? Często nie. Bardzo w wielu przypadkach, w których obserwuję zespoły i, i klientów, które pracują z tymi zespołami IT, to wcale się nie zmieniła potrzeba. Nie zmienił się cel projektu czy, czy produktu, który opracowujemy. To, co się zmieniło, to pomysł, jak te potrzeby zaspokoić. Tylko, że my nie rozmawiamy, nie formułujemy tego na poziomie wymagań, czyli co jest potrzebne do zaspokojenia. My tylko mówimy, jaki mamy pomysł na to, jaka tam powinna być funkcjonalność, jaka powinna być tabelka, jaki przycisk, jaki układ może na ekranie. O tym rozmawiamy i to się zmienia rzeczywiście, ale czy potrzeba stojąca za tym się zmieniła? Często nie, ale my w ogóle o tej potrzebie nie rozumiemy, dlatego nam z perspektywy, Perspektywy. Członków zespołów deweloperskich, wydaje się, że ten klient ciągle zmienia zdanie, że on nie wie, czego chce. A tak naprawdę wynika to z tego, że on ma cały czas tę samą potrzebę, tylko zmienił się pomysł na jej realizację. Tylko my nie rozumiejąc potrzeby, nigdy do niej nie docierając, dla nas wygląda to jak ciągła zmiana. A rzeczywiście może być tak, że ten cel jednak jest cały czas ten sam. Oczywiście jest tak, że świat zmienia się dość dynamicznie, na przykład COVID, na przykład wojna, sytuacja na wielu rynkach, też podlega dynamicznym zmianom. Bardzo szybko można przygotować jakieś nowe produkty, co powoduje, że pojawia się nowa konkurencja, ludzie też zmieniają trochę swoje zachowania, więc to prawda, że się świat zmienia, ale żeby dojść do tego poziomu, trzeba by się było zająć strategią, trendami i tutaj obserwować konkurencję i na to reagować. Ale my często w ogóle do tego poziomu nie dochodzimy. To, co widzimy najczęściej w naszych zespołach, to po prostu to, że mamy inny pomysł na realizację zadania. Co jeszcze? Często myślimy, że stosujemy sedno zwinności, ponieważ mamy w naszej firmie czy w naszych zespołach rolę. Mamy deweloperów, mamy product ownerów, mamy scrum masterów. To są te role sugerujące, że stosujemy scrama, czyli to jedno z najbardziej rozpowszechnionych podejść wpisujących się w podejście zwinne. I tutaj myślimy, że my jesteśmy zwinni, no bo mamy tego product ownera, mamy tego scrum mastera, więc wszystko się zgadza. Czy to jest sedno zwinności? Prawdopodobnie Albo już to sam, czy sama czujesz, albo zaraz będę cię starała przekonać do tego, że mając nawet Product Ownera czy Scrum Mastera, możemy być bardzo daleko od zwinności i tak naprawdę może to mieć bardzo mało wspólnego. Myślimy też często, że my jesteśmy zwinni, no bo mamy sprinty, bo mamy planningi, bo mamy daily, bo mamy review i retrospektywy, więc w związku z tym, skoro takie wydarzenia się odbywają, skoro takie rzeczy mają miejsce, no to my przecież jesteśmy bardzo zwinni. Czy o to chodzi? No na pewno te wydarzenia jak najbardziej pomagają stosować tutaj te dobre praktyki ze skrama, ale czy my naprawdę na retrospektywie wyciągamy wnioski i czy definiujemy te akcje, żeby się usprawnić? Czy my rzeczywiście planujemy w oparciu o to, czego się nauczyliśmy ostatnio, na przykład na, na przeglądach? To są pytania zasadnicze, które powinniśmy sobie stawiać, a nie sam fakt, że skoro mamy daily retrospektywę, to na pewno jesteśmy mega zwinni i o to tutaj chodzi. Często też skupiamy się na tym, że mamy artefakty. Skoro mamy product backlog, skoro mamy sprint backlog, to my jesteśmy mega zwinni. Skoro robi się jakiś inkrement, który być może nawet nie trafia ostatecznie do klienta, nie dostajemy w żadnym, w żaden sposób feedbacku, czyli informacji zwrotnej ze strony tego, czy to jest wartościowe dla klienta, no to skupiając się na tym, że my mamy product backlog i jesteśmy mega zwinni, to też jeszcze niewiele może. Stanowić o, tym, o, o tej zwinności. Stosujemy user stories, no to przecież jesteśmy mega zwinni, bo nie mamy jakiegoś rozbudowanego szablonu dokumentacji. Ale czy tak naprawdę o to właśnie chodzi? Czy to jest to sedno Agila? No właśnie nie. Wróćmy teraz do podstaw, czyli dlaczego w ogóle ten Agile powstał. Pomyśl sobie o wielu, wielu dekadach wstecz, kiedy miały miejsce pierwsze projekty informatyczne. One najczęściej nie były w ogóle skierowane do B2C, czyli do klienta, który je odbiera. Nie były skierowane do małych firm. Kto mógł sobie pozwolić na projekty informatyczne? To były bardzo duże organizacje, bardzo duże przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj często o takim przemyśle ciężkim, o wojsku, o, o rakietach, o, o jakimś oprogramowaniu do e, wspierającym Sprzęty medyczne, na przykład, więc to były bardzo drogie projekty, na które nie każdy mógł sobie pozwolić, i one zahaczały o rzeczywistość taką dość złożoną, ale jednocześnie taką, którą w dużej mierze dało się przewidzieć, bo tutaj nie bazowaliśmy na tym, jak odbierze to klient końcowy, i, i tutaj wiele rzeczy dało się rzeczywiście zaplanować. Ale jednak powstawało w tym momencie bardzo wiele takich wynaturzeń, czyli my się skupialiśmy w tamtych projektach wiele, wiele dekad temu, nie na tym, na czym się powinniśmy skupiać. I Właśnie na tej, na tej bazie jako taki wyraz buntu, że my się skupiamy nie na tym, na co powinniśmy zwracać największą uwagę. Tutaj został podpisany manifest z zwinnego wytwarzania programowania. Tutaj y, mówimy znowu o, o wielu dekadach y, temu. I o co tam chodziło? Chodziło właśnie o to, żeby nie było tych takich wypaczeń, tych wynaturzeń w wytwarzaniu programowania. Czyli na przykład y, Wyobraź sobie sytuację, że ktoś przychodzi do ciebie i chce rozwiązać sprawę, a ty mu mówisz, słuchaj, nie rozmawiaj ze mną, idź zgłoś to w narzędziu i przestrzegaj procedur, ja chcę ci pomóc, ale nie mogę tego zrobić, bo musimy lecieć zgodnie z procedurami. To było jedno takie wypaczenie, czyli zamiast się skupić na tym, jak tutaj pomóc ludziom, żeby wchodzić w te interakcje, rozumieć czego oni potrzebują, jak im pomóc, to my się bardziej skupialiśmy jednak na narzędziach i na procedurach. No i tak samo pewnie możesz sobie wyobrazić, kiedy idziesz do okienka w urzędzie i ci pani mówi, że nie może ci pomóc, bo jest system. Na to nie pozwala, albo ona tu ma taką procedurę, że musisz wypełnić jeszcze 15 papierów, chociaż w tym konkretnym przypadku nie ma to za bardzo sensu, no to to jest rzeczywiście rzecz, która może denerwować i nie o to tam chodzi. Chodzi o to, żeby załatwić sprawę, a nie o to, żeby lecieć po procedurach, po jakichś procesach zdefiniowanych i, i wpisywać coś w odpowiednie narzędzia, kosztem tego, że na przykład ta sprawa nie zostanie dobrze załatwiona. Po drugie, jedno z takich wynaturzeń czy wypaczeń, jakie było często widziane, to to, że. Ludzie w projektach myśleli, że oni wykonują pracę, że są daleko z postępem tych prac, ponieważ zrobili dużo dokumentacji. Opisali dużo planów, jakichś procedur, wymagań, projektów, i w związku z tym ten projekt jest zaawansowany. Natomiast w tym samym czasie nie powstawała yy, na tym samym poziomie. Yy, Linia kodu, która by działała, czyli to oprogramowanie nie było tak zaawansowane w takiej formie działającej, więc tutaj też takie kolejne wynaturzenie, wypaczenie się pojawiło. Zamiast i ci ludzie podpisujący ten zwinny manifest wytwarzania oprogramowania mówią tak. Ludzie, skupmy się na tym, żeby działało oprogramowanie. To jest nasza miara progresu, nasza miara sukcesu, a nie to, że naklepaliśmy pełną dokumentacji. Czy ma to sens? No pewnie, że ma to sens, więc jak najbardziej dobre założenie. Kolejna rzecz, jaką zauważyli, no to to, że Współpracując z klientem, my się tak w tych projektach dawno temu tak skupialiśmy na umowach i mówiliśmy, tego nie ma w umowie, tego ci nie zrobimy. Tutaj jeśli, jeśli chcesz coś zmienić, wprowadzić jakąś zmianę, to musimy renegocjować kontrakt i teraz przez całą machinę administracyjną musiało to przechodzić i to, czy to nie jest denerwujące? Jest denerwujące. I co zaproponowali w zamian? No to, żeby się skupić jednak na tym, żeby współpracować blisko z klientem i lepiej go rozumieć, a nie Przesiewać cały ten kontakt przez umowy i to, co w tej umowie zapisaliśmy, bo to jest tak naprawdę drugo, drugorzędna sprawa. I kolejna rzecz to takie sztywne trzymanie się planu, czyli już dawno ten plan jest bez sensu, ale naszym celem jest zrealizować plan, więc już od miesiąca, dwóch, pół roku czy roku wiemy, że ten plan nie ma sensu, ale nie dokonujemy tej rewizji i ważniejsze jest dla nas wykonać to co jest w planie, niż to, żeby to miało koniec końców sens. Czy to dobra obserwacja? Oczywiście, to jest takie wynaturzenie, które nie powinno mieć miejsca, takie wypaczenie wytwarzania programowania, więc tego właśnie powinniśmy unikać. Ale co tak naprawdę było problemem? Czyli co jest z tym sednem Agile'a? Problemem największym z tego wszystkiego było to, że klienci nie dostawali tego czego potrzebują. Czyli skupialiśmy się na tych narzędziach, procedurach, na tej dokumentacji, skupialiśmy się na umowach i na realizacji planu, nawet kiedy on przestawał mieć sens bardziej niż na tym, czego potrzebuje klient i co możemy dla niego zrobić, żeby tę potrzebę zaspokoić. Więc co było problemem? No to, że klient w takim podejściu nie dostawał na końcu tego, czego potrzebował. Płacił za coś, czekał długo, męczył się we współpracy z zespołami IT i z projektami, natomiast na końcu to nie było to, co było dla niego wartościowe. No i teraz, co zaproponowano jako rozwiązanie tutaj w tym zwinnym manifestie oprogramowania, ale później też to bardziej wybrzmiało w Scrumie, kiedy czytamy Scrum Guide'a. Co zaproponowano na, na takie podejście, na takie praktyki stosowane w inżynierii oprogramowania, w wytwarzaniu oprogramowania? Powiedzieli tak, dopóki coś jest na papierze, to to jest tylko na papierze, to są tylko wymagania, to jest jakiś projekt, ale czy to spełni potrzeby klienta, tak długo tego nie wiemy, aż nie zweryfikujemy tego ostatecznie z klientem. I tutaj zaproponowano podejście empiryczne, czyli nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to dobrze, czy nie dobrze, czy to działa, czy nie działa, dopóki nie wdrożymy działającego oprogramowania, dopóki nie zbadamy tego, jak to rzeczywiście działa, dopóki nie nabędziemy doświadczenia. My, czy też klient, który korzysta te, z tego oprogramowania, on nie jest w stanie wymyślić idealnej koncepcji, czy my nie jesteśmy w stanie wymyślić idealnego projektu, dopóki nie sprawdzimy tego w boju i w działaniu. Czy empiryzm jest czymś nowym wymyślonym przez Krama? No nie, tutaj już mówimy o XVII wieku. Niektórzy przypisują. Empiryzm Baconowi, inni Lokowi. Natomiast chodziło tutaj przede wszystkim o, tym, o, tym, o to, że dopóki czegoś nie doświadczymy, to nie możemy być pewni, że to jest rzecz właściwa. No i kolejna rzecz, jaką zaproponowano, po to, żeby właśnie tego klienta lepiej zadowolić, no to było to, żeby dokonywać adaptacji. Czyli nie planujmy nie wiadomo ile do przodu, zróbmy jeden krok. Zobaczmy, jak jest, czyli empiryzm, czyli to doświadczenie, czyli weryfikacja, a później dostosujmy swoje plany na bazie tego, jaka jest informacja zwrotna, jaka jest aktualnie sytuacja. To nie dlatego, że cały czas wszystko zmienia się ze sprintu na sprint, ciągle zmieniają się wymagania. Jeśli tak jest, to prawdopodobnie nie masz dobrych wymagań, tylko masz propozycje rozwiązań, więc nad tym pewnie warto by było popracować. Ta adaptacja jest potrzebna, ale ona powinna być w oparciu o feedback od klienta, więc to jest nasze sedno. Sedno Agile'a tutaj chodzi o to, żeby, żeby zadowolić klienta. Więc raz jeszcze zwracając się do tego, co było tym celem w ogóle podejścia zwinnego, to przede wszystkim Agile Manifesto skupiał się na tym, żeby tworzyć lepsze oprogramowanie, ale do czego to miało prowadzić? To nie po to, żeby deweloperzy byli bardziej zadowoleni ze swojej pracy, co oczywiście też ma wartość i sens, ale to, co było sednem, totalnym podejścia zwinnego czy, czy skrama, to tutaj chodziło o to, żeby lepiej zadowalać klienta, żeby lepiej spełniać jego potrzeby, żeby dostarczać mu wartościowe oprogramowanie i żeby powodować, że to programowanie, które on dostaje, powoduje, że jest bardziej konkurencyjny na rynku. Na przykład, lepiej odpowiada na potrzeby swoich klientów, lepiej jest w stanie wygrywać z konkurencją i jest w stanie świadczyć lepsze usługi, dawać lepsze produkty. Więc to jest sedno zwinności. To, czy my mamy produkt Ownera, Scrum Mastera, to jest rzecz drugorzędna. Czy my mamy te spotkania, czy inne spotkania, takie artefakty, czy, czy piszemy te user story, naprawdę to ma, to ma rzecz drugorzędną. I to, czy mamy odpowiednią długość sprintu, czy mamy inne rzeczy, tak jak, tak jak Scrum Master by tutaj sobie życzył i wymarzył, to jest rzecz, która ma za zadanie doprowadzić nas do celu, ale nie jest celem samym w sobie, czyli sednem z winności jest właśnie to zadowolenie klienta. I dlaczego nam jest tak trudno osiągnąć to? Bo my często, pracując nawet w zespołach zwinnych, my sobie nie zdajemy sprawy, co zadowoli klienta. My nie dochodzimy do jego potrzeby, nie rozumiemy, jak działa jego firma. Nie wiemy, jakie on ma cele, jakie te cele sobie definiuje, co ten produkt powinien robić. Więc trudno nam jest wykonać to zadanie, jedynie słuchając jak przychodzą kolejni pracownicy, na przykład naszego klienta, i mówią: No, to teraz zrób taką tabelkę, a teraz taki przycisk, a teraz coś tam innego. No, to w ogóle nie jest sednem tego, o co tutaj walczymy. Oczywiście to zadowolenie klienta i to warto, ta wartość, którą mamy mu dostarczyć, ona będzie realizowana przez szereg metod. Czyli to, że my często i ciągle dostarczamy działające oprogramowanie, to jest metoda do tego, żeby to zadowolenie klienta. Uzyskać, więc jeśli u Ciebie tak jest w Twojej firmie, w Twoim projekcie, w, twy, w Twoim produkcie, że Wy coś wytwarzacie, ale to nigdy nie trafia do klienta, nigdy ten feedback do Was nie wraca, nie wiecie jaka jest informacja zwrotna, to to nie ma wiele wspólnego ze zwinnością. Nawet jeśli macie tam wdrożone jakieś CI-CD i to się super szybko odkłada na, na środowiska, czy to testowe, czy czy jakieś gdzie, gdzie możecie to weryfikować, no to super, tylko to w ogóle nie, nie ma związku z tym, co z tego ma klient, tak długo jak nie zadbamy też o ten obszar. Metodą też na to, żeby to osiągnąć, to jest otwartość na zmiany. Tylko mówię, tu nie chodzi o to, że przychodzi klient i wyraża swoje życzenia, tylko my musimy robić zmiany ale ten cel i kierunek bardzo często on pozostaje stały, tylko my go nie rozumiemy, nie wiemy co ten klient chce osiągnąć. Metodą jeszcze do osiągnięcia tego jest ścisła współpraca z biznesem. I teraz pomyślmy sobie, ile takich sytuacji widzieliśmy, że przychodzi y, na przykład Scrum Master, czy ktoś, y, kto, kto odpowiada za to, żeby zespołowi się dobrze pracowało i wręcz odcina tych ludzi od biznesu. Mówi: Nie zawracajcie im głowy, nie spotykajcie się, nie mamy czasu na kolejne spotkania, y, jeśli coś chcecie, to przyjdźcie o określonej porze, co jest ok, żeby aby wyznaczać sobie jakieś ramy, oczywiście, i powodować, że ten zespół może pro, pracować produktywnie, efektywnie, to jest ok, ale tak długo jak my jednak ten kontakt z biznesem i bliską współpracę i to zrozumienie mamy. I to zrozumienie jest budowane najefektywniej, tak jak Scram tutaj mówi, przez ten kontakt face-to-face, face. czyli teraz y, przy, przytaczam sobie w myśli słowa zespołu: Boże, kolejne spotkanie. Ile tych spotkań jeszcze możemy mieć? Tylko pytanie, czy ty rzeczywiście. Tymi spotkaniami, które, które, macie, powodujesz, że dochodzicie do tego sedna. Czyli rozumiecie, jakie są wyzwania klienta, jakie zaspokoić, jakie są jego cele, a nie na zasadzie, mam ograniczony, mam ograniczony czas w kalendarzu, ja się będę spotykać tylko z moim zespołem i tylko ze z moim scrummasterem i, i kimś tam jeszcze. I, I to są spotkania ok, a te, że tam ktoś z biznesu przyjdzie i coś tam mi chce tłumaczyć, czy, czy zabierać mój czas, to nie jest okej. Okay. No to jak masz zrozumieć tego klienta? I tutaj też Scrum podpowiada. Czy, czy, nawet w Agile Manifesto jest coś takiego, że najbardziej efektywne metoda przekazywania informacji, jeśli masz dokumentację, spoko, ale to wytłumaczenie face to face, kiedy się spotykacie i rozmawiacie o tych problemach, to jest najbardziej efektywne. Więc pytanie, czy rzeczywiście ta bliska współpraca następuje. Kolejna rzecz, czyli jak to osiągnąć? To są zmotywowani ludzie, czyli budowanie tego wokół zmotywowanych ludzi. Działające oprogramowanie oczywiście to jest sedno w ogóle do tego, żeby pokazać coś klientowi, żeby dostać informacje, no, i też minimalizowanie koniecznej pracy. I to minimalizowanie koniecznej pracy jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ty wiesz, jaki jest cel, czyli jaki jest cel produktu, jaka jest strategia klienta, do czego on zmierza, po co on w ogóle wdraża to oprogramowanie. Jeśli to jest dla ciebie jakieś takie mętne, jeśli nikt tego nie wie, jeśli najstarsi górale, którzy pracują w tym projekcie, oni coś tam słyszeli, ale nikt nie jest tego pewny, tylko napieprzacie wszystko to, co jest w backlogu po to, żeby zrealizować to, co jest w backlogu, a nikt nie ma pojęcia, jak to dobrze spriorytetyzować, jaką to ma y, ważność dla klienta, czy to wymaganie, ten feature, czy to user story bardzo go przybliży, czy to w ogóle jest jakaś rzecz nice to have? Dopóki wy tego nie odbijecie od klienta i od jego potrzeb, to będziecie napieprzać featurey po to tylko, żeby one były wykonane, a nie ma mowy w ogóle o tym, żeby minimalizować pracę niezbędną, bo to minimalizowanie pracy niezbędnej się opiera wyłącznie tylko o zrozumienie, co ten klient chce osiągnąć i sz szukaniu sposobów na to, jak można to osiągnąć najkrótszą drogą. Więc wypaczeniem pewnym Agile'a jest to, że na przykład yy, mamy Mamy te review i super ono jest i tak dalej, ale ono polega na, na czym ono polega? Na przykład przychodzi zespół programistów i mówi mi się podoba. No, nam się bardzo podoba i teraz miarą sukcesu jest to, że masz zadowolony zespół deweloperów. Tylko jak to się ma w ogóle do zadowolenia klienta i do tego, że to klient powinien być tą osobą jednostką, od której odbijasz sobie to, czy to jest dla niego wartościowe. To nie jest po to, żeby się zespół poklepał po plecach i powiedział, że im się podoba, ale co z klientem i co z wartością dla niego, więc to jest jedna taka rzecz. Po drugie, w szczególności to się widzi w dużych firmach, kiedy ten klient jest gdzieś tam bardzo daleko, bo jest wiele poziomów zarządzania, jest wiele różnych ról, i to, co klient powiedział, chodzi jako takie pogłoski, że ktoś słyszał, że ktoś pochwalił, że wysłał jakiegoś maila, ale o co tak naprawdę chodzi. Co docenił klient, który klient to docenił, czy rzeczywiście to jest dobre, czy nie, to to y, powinniśmy mieć bardziej bezpośrednio, bardziej wymierzone, a nie na zasadzie jakichś pogłosek, plotek, że jakiś klient coś pochwalił, ale czy to jest jakaś jednostkowa opinia, czy on się wyraził na temat jednej rzeczy, czy ogólnie na temat całego produktu. Więc tutaj ten cykl feedbacku to powinna być najważniejsza rzecz, jaką w ogóle robimy i o, o co powinniśmy dbać. Kolejna rzecz też taka ważna, jeśli my wytwarzamy na przykład produkt, nie jedno programowanie na zlecenie dla jednego klienta, tylko produkt, który ma za zadanie pomagać wielu różnym klientom, na przykład 70 klientom B2B, czy, czy na przykład setkom klientów B2C, w zależności od tego w jakiej skali i jakiego rodzaju to jest produkt. No to jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, a nie wdrażaniem na zamówienie dla jednego tylko klienta, to też nie możemy się sugerować pojedynczym, jednostkowym feedbackiem. Czyli ten klient powiedział mu, nam, że mu się podoba, więc jest super. No dobra, ale czy to jest jakiś wasz kluczowy klient, czy to jest najważniejszy klient, czy to jest reprezentatywny klient, czy to jest jakiś tam randomowy klient z wielu różnych klientów i teraz jemu się podoba, ale na przykład 100 pozostałych klientów powiedziałoby, że to jest totalnie w ogóle niedopasowane do tego, jak oni czego oni potrzebują, co oni robią. Więc to jest też ważne. Jeśli pracujesz przy produkcie, to tutaj podejście będzie trochę inne. Powinniście mieć wizję produktu, jego strategię rozwoju i zastanowić się, którzy klienci są tymi, których w największym stopniu chcemy obsługiwać, i dopasowaniu, przesianiu całego tego feedbacku przez tą strukturę produktową na naszych celów produktowych. Więc tutaj podejście będzie też inne. I tutaj nie, nie może być czegoś takiego, że zapraszamy jednego randomowego klienta który też nie został wyselekcjonowany na bazie jakichś racjonalnych przesłanek, że on jest tym, który będzie reprezentatywny do udzielania nam feedbacku. I też nie może być tak, że na przykład, idziemy do klienta i się pytamy: Słuchaj, chcesz w lewo czy w prawo? On mówi w lewo. Idziemy do drugiego klienta i mówimy: Słuchaj, ty chcesz to w lewo czy w prawo? On mówi, to ja chcę w prawo. No i teraz o, klient nie wie, czego chce. No ale my w sytuacji produktowej powinniśmy przesiewać to przez strategię naszego produktu i nasze cele. Więc tutaj też takie inne trochę podejście. Kolejna rzecz to jest taki foch na biznes, że. Zespoły deweloperskie, coś im się tam nie podoba, ktoś coś źle mówi, ktoś ma jakieś niewłaściwe podejście, to my się odcinamy od biznesu, nie będziemy z nimi rozmawiać, oni nas denerwują, my się skupimy na wytwarzaniu. Robimy oprogramowanie dla biznesu, dla naszych klientów być może wewnętrznych, jeśli takie oprogramowanie robimy, albo tych zewnętrznych, nie może być takiej sytuacji, że to my teraz z klientem nie będziemy rozmawiać, bo oni nas tam denerwują, czy, czy coś tam głupio mówią. Oczywiście ułóżmy ten, te struktury, ten feedback, te spotkania w taki sposób, żeby to. Pomagało zespołowi, ale nie zaburzało rytmu jego pracy czy efektywności, to jak najbardziej, ale nie może być takiej sytuacji, że my się od biznesu odcinamy. Żeby na przykład nigdy nie rozmawiamy ze sprzedażą, która na przykład nasz produkt sprzedaje. No to to, to już jest coś takiego, co odcina nas w ogóle znowu od tego feedbacku od klienta i powoduje, że my nie mamy pewności, czy robimy właściwe oprogramowanie. Um. No i co jeszcze? No i na pewno też taka fragmentaryczna weryfikacja nie będzie ok. Czyli skupiamy się na wartości ogólnie dla klienta, na realizacji jego celów, na pomaganiu mu w rozwiązywaniu jego problemów w biznesie. Dlaczego on w ogóle chce to oprogramowanie? Nawet jeśli mamy tą, to review i tam przyjdzie klient i on nam daje feedback, to jest super. Jeśli to się już dzieje, to, to jest, to jest fajnie. Natomiast też warto tutaj zwrócić uwagę na to, żeby to nie był taki feedback fragmentaryczny na zasadzie, o, podoba mi się ten guzik, albo, Fajna tabelka, ale przesuńcie trochę w lewo, albo tu jeszcze bym jedną kolumnę dodał. To jest fajny feedback, o ile my w ogóle weryfikujemy, czy ta, ta iteracja, ten przyrost przybliża nas do realizacji celu klienta, bo my czasem tak się skupiamy na tych drzewach, żeby nie widzimy lasu. Czyli nawet przyjdzie klient, nawet on coś zweryfikuje i coś powie, że mu się podoba lub nie podoba, lub coś warto by było zmienić. No, ale pytanie jest, czy on w ogóle załapał, jeśli na przykład chciał skrócić czas do księgowania w całej firmie ma, ma taki cel, żeby usprawnić ten proces, to. Czy to, co robicie teraz, to rzeczywiście przyspiesza? Czy być może wy i on tak się skupiliście na jakimś jednym detalu, gubiąc w ogóle z oczu ten cel, do którego dążymy? Więc to jest też ważne, żeby to nie była taka weryfikacja fragmentaryczna. No i przede wszystkim, co jest najważniejsze, no to skoro to ma być adaptacja, skoro to jest empiryzm, to kluczowe jest, co robicie z tym potem, czyli nie, to lecimy dalej na kolejny sprint, yy, przewalając do backlogu sprintu kolejne rzeczy, które mieliśmy na górze, tylko Czego myśmy się nauczyli po tej iteracji, po tym review? Czy jest coś, co powinniśmy zmienić? Być może oddryfowaliśmy trochę od naszego kursu, być może dzięki temu, że ta iteracja jest zakończona, że my coś widzimy, że klient na coś zwrócił uwagę, to czy to y, nie mamy, y, czy tutaj nie mamy już jakichś pomysłów, że o, to tak naprawdę to jest jeszcze jedna ważna funkcjonalność, której nie wzięliśmy do tej pory pod uwagę i to być może powinno skoczyć teraz na górę backlogu. Więc nie trzymamy się, znowu, no nie trzymamy się sztywno tego, co tam w tym backlogu produktu mieliśmy, tylko każda iteracja powinna generować adaptację, czyli co teraz chcemy zmienić, co teraz chcemy zrobić inaczej, jak możemy dostosować, coś być może zwiększyć, bo szliśmy w dobrym kierunku, a coś być może totalnie zmienić, bo myśleliśmy, że to jest dobry kierunek. Ale weryfikacja pokazuje, że zupełnie nie trafiliśmy, i wszystko, co jest z tym powiązane w backlogu produktu, powinniśmy tak naprawdę usunąć i zacząć planować to zupełnie nowym spojrzeniem. Jeśli takie rzeczy się dzieją, no to to jest właśnie to sedno Agile'a. Dzięki za spotkanie w tym pierwszym odcinku serii związanej z Agile'em. W następnym odcinku będziemy mówić o tym. Że agile wymaga zaufania ze strony klienta. Ale powiem też o tym, co my jako IT, jako zespoły deweloperskie robimy, żeby zawodzić to zaufanie, dlaczego klienci nie ufają firmom IT, jakie są sytuacje do tego prowadzące, ale też co możemy z tym zrobić, czyli jak sobie zasłużyć na to zaufanie z perspektywy klienta. Później będziemy też mówić o tym, jak w agile wdrożyć wnioski z badań, jakie na przestrzeni lat zdobyliśmy na temat najbardziej efektywnych z punktu widzenia klienta, Projektów i rozwijania yy, oprogramowania. A yy, na końcu tej serii zaproszę cię też na live'a, w którym opowiem o Agile Analysis Certification, czyli o certyfikacie z winy analizy biznesowej. O co w nim chodzi, czy on się różni od innych certyfikatów? Jeśli będziesz mieć pytania, czy jesteś ciekawy tego, to, to zapraszam cię do, do tego live'a. Powiem też, że jest to certyfikat w podejściu IIBA, który jest najbardziej popularny poza certyfikatami związanymi z Babo Guide, czyli ta zwinna analiza rzeczywiście się tutaj fajnie niesie. Także zapraszam cię dalej do słuchania tej serii. Dzięki za to spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!